Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, witamy w gościnnych progach Opery Śląskiej w Bytomiu na nietypowej gali jubileuszowej online. W ten jakże symboliczny sposób chcielibyśmy dziś z Państwem świętować nasze 75-lecie. Usłyszymy wspaniałych naszych solistów Opery Śląskiej i zaproszonych gości, Małgorzatę Walewską i Aleksandra Teligę. Będzie również chór, balet i orkiestra Opery Śląskiej. A teraz kilka słów dla Państwa skierował pan Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. Szanowni Państwo, jako marszałek województwa śląskiego mam zaszczyt Państwa zaprosić na wyjątkowe wydarzenie. Koncert z okazji 75. rocznicy urodzin Opery Śląskiej w Bytomiu. To wyjątkowa instytucja o wielkim dorobku. W tym trudnym czasie, w którym się teraz znajdujemy, poprzez łącza internetowe będziemy podziwiać wspaniałych artystów. To są świetni fachowcy. Z tego miejsca wszystkim pracownikom i artystom składam najgorętsze gratulacje z okazji tak ważnej rocznicy. Jestem przekonany, że wiele ważnych urodzin jeszcze przed nami, w normalnych warunkach, na scenie, gdzie będziemy mogli Państwa podziwiać i oklaskiwać za to, co zrobiliście dotychczas, bardzo w imieniu swoim i całego Zarządu Województwa Śląskiego oraz Sejmiku dziękuję i życzę wielu lat w zdrowiu i sukcesach. Wszystkiego dobrego. Symboliczny jest również usłyszany przed chwilą utwór Aria Jątka z opery Halka Stanisława Moniuszki, od której właśnie 14 czerwca 1945 roku wszystko się rozpoczęło. Najpierw w Katowicach, a później tutaj w Bytomiu. To była pierwsza operowa scena, która rozpoczęła swoją działalność po II wojnie światowej. A stało się tak w sporej mierze dzięki światowej sławy basowi Adamowi Didurowi, który potrafił zgromadzić wokół siebie znakomitych artystów. Trzydniowe, huczne, jubileuszowe obchody, które przygotowaliśmy dla Państwa, nie mogły zostać zrealizowane w zamierzony sposób. Do ostatniego momentu myślałem, że uda się nam zrealizować koncert plenerowy dla mieszkańców naszego regionu, podobny do tego, który realizowaliśmy rok temu z okazji jubileuszu urodzin Stanisława Moniuszki. Czy filmową wersję Halki z 1929 roku z muzyką synchroniczną prezentowaną na żywo. Ale to wszystko jeszcze usłyszymy. Postanowiliśmy dzisiaj Państwu pokazać Operę Śląską z trochę innej perspektywy, z takiej, jakiej widzowie nie mają okazji tego teatru oglądać. Dlatego też artyści występują na widowni. O, tak jak Jątek. Tym historycznym Jątkiem był Józef Chomik, który przez wiele sezonów święcił sukcesy swoje właśnie na tej scenie. A tym współczesnym Jątkiem był Maciej Komandera. Dziś właśnie w ten symboliczny sposób chcielibyśmy z Państwem się połączyć, być znowu przez chwilę razem. Usłyszymy naszych wspaniałych solistów Opery Śląskiej oraz gości zaproszonych, Małgorzatę Walewską i Aleksandra Teligę. Wystąpią także chór, balet i orkiestra Opery Śląskiej. Wystąpią wprawdzie w trochę innej formie, no ale to takie czasy. Rozpoczęliśmy nasz koncert od muzyki Stanisława Moniuszki i przy niej zostaniemy. Aria Rokiczany, z nieukończonej przez Moniuszkę opery Rokiczana. Śpiewać będzie Małgorzata Walewska przy fortepianie Taras Chluszko. A potem aria z opery Madame Butterfly Giacomo Pucciniego. Ta scena miała szczęście do wielu wspaniałych sopranów, które kreowały postać Madame Butterfly. Natalia Stokowacka, Maria Wardi, Stanisława Marciniak-Gowarzewska, Zofia Rogala, Barbara Bauda i wiele, wiele innych. Dziś w postać Czoczosan wcieli się Anna Wiśniewska-Szopa przy fortepianie Larysa Czaban. A następnie zabrzmi aria z najdłużej chyba granej na tej scenie realizacji, bo premiera Cyrulika Sewilskiego Gioacchino Rossiniego odbyła się w 1985 roku i potem przez kilkadziesiąt lat publiczność zawsze oklaskiwała ten spektakl, a w tytułowego Cyrulika wcielali się między innymi Jerzy Mychliński i Włodzimierz Skalski. Dzisiaj będzie to Kamil Zdebel. Oh,
Thank you.
Di qualità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Ah, fortunatissimo per verità, bravo. La 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 la. Ah, fortunatissimo per verità. Fortunatissimo per verità. La 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 la. Pronto a dar tutta la notte e il giorno, sempre d'intorno il giro sta. Mia cucagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. Tra la 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 la. Rasori e petti, lanciate forbici al mio comando, tutto qui sta. Lanciate forbici, rasori e petti, al mio comando, tutto qui sta. È la risorsa poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, tra la 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 la, col cavaliere, tra la la. Per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donna ragazzi, vecchi fanciulle, ma la parrucca, presto la barba, ma la sanguigna. Questo è il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con la parrucca, questo è il biglietto, ehi! Figaro, 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 ohimè, ohimè, che furia, ohimè, che molla, non ha la volta per carità. Una alla volta per carità. Figaro, son qua, ehi, Figaro, son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, scolgo il fulmine, so il factotum della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fate fortuna, fate fortuna, fate fortuna, non mancherà. La 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 la. Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità. Sono il factotum della città, sono il factotum della città, della città. W ostatnich latach jedna z najgłośniejszych naszych premier, Romeo i Julia, obsypana nagrodami inscenizacja Michała Znanieckiego, który również przygotował dla Państwa ten wieczór. A w roli Romea uwielbiany szczególnie przez śląską publiczność Andrzej Lampert.
Za chwilę usłyszymy go właśnie w arii Romea z tej opery, a ja dodam, że to inscenizacja niezwykle piękna i wzruszająca. Także zalecam zabieranie na spektakl chusteczek, bo zawsze się przydają. A potem zostaniemy w kręgu muzyki francuskiej i Camille Saint-Saëns, Samson i Dalila, aria Dalili, a śpiewać będzie Małgorzata Walewska. L'amour, l'amour, oui, son ardeur a troublé tout mon être. Et que le soudain éclairci resplendit à cette fenêtre. C'est là que dans la nuit rayonne sa beauté. Allève-toi, soleil. Les étoiles qui dans l'azur sont voiles brillent au firmament. Allève-toi, allève-toi, pareil. Strepiri charmo. Elle rêve, elle est inoue, une boucle d'échevée qui vient caresser sa joue. Ceci parle pour elle et mon cœur a répondu. Allève-toi, soleil, fais pâlir les étoiles qui dans la son voile brille au firmament. Allève-toi, allève-toi, pareil, pareil, astre pire. Strepiri charmo.
Spektakl ten stał się już legendą polskiej sceny operowej. Pracowała nad nim grupa ludzi o wielkich osobowościach artystycznych. Kierownikiem muzycznym prapremiery polskiej był ówczesny dyrektor artystyczny Opery Śląskiej, naczelny Napoleon Ziss, a mowa o Nabucco, i to wszystko działo się w 1983 roku. W pierwszej polskiej prapremierze wystąpili Wiesław Bednarek i Stanisława Marciniak-Gowarzewska. Przez wiele lat zespół Opery Śląskiej prezentował ten tytuł podczas letniego tournée po Europie. Nagrania płytowe bytomskiego zespołu zdobyło najpierw złotą, a kolejno platynową płytę. Dziś, szanowni państwo, symbolicznie usłyszycie Chór Niewolników w wykonaniu orkiestry i chóru Opery Śląskiej pod batutą kierownika muzycznego Franka Szastrusa Colombier. Nabucco to już dwie wersje na tej scenie, a trubadur doczekał się trzech inscenizacji. Miał też trubadur szczęście do znakomitych odtwórczyń roli Azuceny. I jako Azucenę słuchaliśmy tak wspaniałe mezzosoprany jak Krystyna Szczepańska, Zofia Wojciechowska, Maria Pawlus-Duda, Eligia Kłosowska czy Stefania Toczyska. A dziś w Azucenę wcieli się Małgorzata Walewska, śpiewając arię z opery Trubadur Giuseppe Verdiego. Następnie usłyszymy arię Łucji z opery Łucja z La Mermur Gaetano Donizettiego, którą zaśpiewa Gabriela Gołaszewska, a do pianisty Tarasa Chluszko dołączy harfistka Marta Gargas-Borowy.
Strida vanno, ciò
Ze względu na pandemię w planowanym terminie nie mogło odbyć się wznowienie Łódzki Zlamermur, ale serdecznie Państwa zapraszamy na ten tytuł już na jesieni. W tytułowej roli Łucji usłyszycie Państwo Gabrielę Gołaszewską. Jest to solistka, która niedawno dołączyła do naszego zespołu. Jest laureatką pierwszej nagrody na konkursie wokalnym imienia Ady Sari. Z tego samego powodu nie odbyło się również wznowienie Don Carlosa, które było planowane na wiosnę tego roku. Don Carlos to jedna z tych oper Giuseppe Verdiego, które bytomska publiczność bardzo polubiła. Zresztą w ogóle opery Verdiego mają tutaj szczególne miejsce, bo przecież możemy podziwiać nadal Traviatę, publiczność kochała Rigoletto, podziwia Aidę, a na tej scenie odbyła się także polska prapremiera Falstaffa. My jednak wróćmy teraz do Don Carlosa i usłyszymy trzy fragmenty z tej właśnie opery. Najpierw aria Markiza Pozy w wykonaniu Stanisława Kufluka, potem duet Filipa i Inkwizytora. Dwa wspaniałe basy są tutaj potrzebne w tym duecie. To wyjątkowy fragment operowy. Śpiewać będą Aleksander Teliga i Bogdan Kurowski. A tu do pianistki Larysy Czaban dołączy kontrafagocista Cezary Kowalski. No i aria księżniczki Eboli, a śpiewać będzie Anna Borucka. Oh!
ascolta. Tristezza amara, l'infanta Mary Belle armarsi contro il padre. Qual mezzo per punir scegli tu? Mezzo estrem, noto mi sia.
fuga o che la scure. Ebbene, sei finto a morte in via, ma sole bella tua mano, la pace dell'impero. Figlia immolare al mondo, io cristian, per riscattarci Dio il suo sacrificò, ma tu puoi dargli gloria alle gesti severa. Ovunque bravi gori, se sul calvario l'ebbero natura l'amore, tacer potranno in me, tutto tacer dovrà. Esaltar la fe. Sta ben. Non vuol il re su d'altro interroga. Son io che voi parlerò, sire. Nell'ispano suol mai l'eresia dominò, ma va chi vuol minar l'edificio divin. L'amico gli è del re, il suo fedel compagno, il levante catorca lo spinge rovina. Di Carlo il tradimento che giunse tiritar, il paragon del suo futile gioco par. Ed io l'inquisitor, che ne vai sovente soffrare debil di rei, la mano mia possente per i grandi di guaggio, scordando la mia fe, tranquilli lasci andar un gran ribelle. Sare di dolenti in cui viviamo, nella mia corte in van, cercato quel che bramo, un uomo, un corleone, io lo trovai. Perché un uomo? Perché allora il non hai tu? Con la pari a te, ampio frate, le idee del novator in te son penetrate. Il frangere tu vuoi con la tua debole man, il santo gioco è spesso sopra l'orbe
sente, lo bradi tanti di tu vuol strugger le mente. Perché mi trovo io qui? Che vuol il re da me? Oh,
Szanowni Państwo, Jaskółka Puccini'ego to zapowiedź naszej jesiennej premiery, przygotowanej w koprodukcji z niemieckim teatrem w Meiningen. W wykonaniu zarejestrowanym podczas koncertu inaugurującego 75. sezon artystyczny usłyszymy duet Magdy i Ruggero w wykonaniu Gabrieli Gołaszewskiej i Andrzeja Lamperta, a orkiestrę Opery Śląskiej poprowadził Frank Chastrus Colombier. Oh.
Od samego początku Opera Śląska nazywana jest kuźnią talentów, bo wielu artystów tu właśnie stawiało swoje pierwsze kroki, potem wyruszali na podbój scen operowych w Polsce i za granicą. To wspaniałe nazwiska, ale zawsze podkreślali, że z przyjemnością powracają, żeby znów wystąpić w Operze Śląskiej. Trudno wymienić je z wszystkich, ale wystarczy kilka nazwisk, jak Krystyna Szostegradkowa, Jerzy Mechliński, Wiesław Ochman, czy nieżyjące już gwiazdy takie jak Bogdan Paprocki, Andrzej Hiolski, Romuald Tesarowicz. Nie bez powodu wspomniałam o Wiesławie Ochmanie, który nie tylko zadebiutował tutaj jako śpiewak, ale powracał do Opery Śląskiej bardzo często jako reżyser. Między innymi wyreżyserował Don Giovanniego. My za chwilę usłyszymy arię katalogową, arię Leporella z tej opery, którą zaśpiewa Zbigniew Wąż. Swego rodzaju pomostem pomiędzy naszą bogatą historią a przyszłością jest Międzynarodowy Konkurs Wokalistyki Operowej imienia Adama Didura. To właśnie tam adepci, młodzi adepci sztuki wokalnej zdobywają swoje laury, a później zasilają nasz zespół albo wracają na naszą scenę, śpiewając w naszych spektaklach. Wspominamy z wielkim sentymentem genialne wykonanie Aidy z udziałem Małgorzaty Walewskiej z 2017 roku, gdzie również wystąpił Andrzej Dobber pod batutą Tadeusza Kozłowskiego. No właśnie, Małgorzata Walewska pojawi się w jednej ze swoich koronnych ról. Carmen zaśpiewa Habanere z opery Carmen Georgesa Bizeta, a wraz z pianistą Tarasem Chluszko wystąpi zespół Todo Art Trio. Z Carmen pozostaniemy, ale duet finałowy Carmen i Don José zaśpiewają Anna Borucka i Maciej Komandera. Questo delle belle chiamo il padron mio, il catalogo gli ecco fatio, osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Alemania 231, 100 in Francia, in Turchia, la Latona, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003. Ma fra queste contadine, cameriere e cittadine, la contessa, la romessa, anche sono i principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Alemania 231, 100 in Francia, in Turchia, novantuna, ma cittadine, vagondesse, baronesse, marchesane, principesse, di condonne, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. Nella bionda, nella lusanza,
predominante e la giovin principiante non si vede cos'è fiori cos'è fiabruta se si bella se si ricca brutta se sia bella Oh,
Oh,
Ma è fame, ad la
Nie można zapomnieć w dzisiejszym jubileuszu o zespole baletowym Opery Śląskiej, który wieloma sukcesami wpisał się pięknie w historię baletu polskiego. Cieszy więc niezmiernie, że od kilku lat udało się odbudować renomę tego zespołu i znów możemy go podziwiać w całej krasie na scenie Opery Śląskiej. To tu przecież i pracowało, i nadal pracuje wielu znakomitych tancerzy, a zespół miał okazję współpracować z wieloma wybitnymi choreografami. Z tego miejsca chcielibyśmy bardzo serdecznie pozdrowić naszego wspaniałego choreografa Henryka Konwińskiego. Bo to w jego choreografii zobaczymy teraz Czardasza. Zatańczy oczywiście zespół baletowy Opery Śląskiej, a będzie to nagranie z koncertu, który... Thank you.
Pokazaliśmy dziś Państwu teatr nieco z innej strony, w symboliczny sposób, chcąc świętować z Państwem nasz jubileusz. Wierzymy w to, że dane nam będzie spotkać się niebawem w naszym teatrze. Na widowni dziś zajęli miejsca artyści, ale to nie tak powinno być. Artyści naprawdę niecierpliwie czekają na pierwsze znów spotkanie z Państwem, bo przecież teatr musi mieć widzów, żeby mieć duszę. A nasz dzisiejszy koncert kończymy toastem, operowym toastem z opery Traviata Giuseppe Verdiego, a śpiewać będą soliści Opery Śląskiej. Anna Borucka, Renata Dobosz, Leokadia Duży, Gabriela Gołaszewska, Joanna Kściuczyk, Iwona Noszczyk, Anna Noworzyn, Aleksandra Stokłosa, Aleksandra Szafir, Anna Wiśniewska-Szopa oraz Maciej Komandera, Stanisław Kufluk, Bogdan Kurowski, Andrzej Lampert, Piotr Rachocki, Adam Sobierajski, Juliusz Ursyn-Niemcewicz, Adam Woźniak i Kamil Zdebel. Towarzyszą im przy fortepianie Larysa Czaban oraz zespół Todo Art Trio w składzie Grażyna Jursza-Flet, Dariusz Jursza-Klarnet i Dawid Smykowski-Fagot. A my się już z Państwem żegnamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Thank you.